Halo, halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jestem Mateusz, to jest The Traumaturgy. Moi drodzy, przybyłem sobie od razu tutaj na Powiśle. Teraz muszę sobie przypomnieć, gdzie były rzeczy, bo których wcześniej nie mogłem odkryć. A, na pewno jedno było w burdelu, jedno mamy zaznaczone tu na mapie, a trzecie nie wiem. W każdym razie, jak tutaj przyszedłem, to pierwsze co tutaj w lewym górnym rogu pojawiły mi się właśnie dostępne opcje. Więc pójdźmy najpierw tu po to, po ten sekrecik. Zobaczymy, czy to będzie jedna z tych rzeczy. Pójdziemy do Lunaparu. Udamy się też do księżycówki. No a później pójdziemy po obrączkę, tak? Żeby... A obrączka jest, kurczę, gdzie indziej chyba, nie? Nie wiem, nie pamiętam, co to? Jak to mnie tu prowadzi? A do Lupanaru, o Boże Święty, to czekajcie. A bo dobra, to chodźmy do Lupanaru. Wyjdziemy stamtąd i pójdziemy sobie... Gdzie my sobie pójdziemy? Nie wiem, gdzie sobie pójdziemy. Ten sekret. Stary, ledwo działający instrument, Klara. Myśli o utraconych nadziejach, wpadłym w mieście Warszawa, rozstrojony jak i instrument, na którym osiadły. Nagle pryskają zupełnie zastąpione brutalnymi wspomnieniami, gdy ich właściciel wyczuwa w powietrzu znienawidzony zapach ryb. Okej. Okay. No, halo. Pani gro. Nie robimy mi tak. Odstaję wyglądem w tej monotonii ubogiego pokoju. Po pudełku plącze się myśli jak figielek. Piotrek znowu coś dla niej ukradł, ale czy można się na niego gniewać? Chłopiec jest jak brat. Niesforny i nieostrożny, ale tylko dzięki niemu się jeszcze uśmiecha. Ale ten ślad to ślad rybaka. Ślad Klary. Z przedmiotu bije beztroska i szczera sympatia Klary do Piotrka. Prawie się wzruszyłem. Chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że jego ciocia jest rybakiem. Muszę ją odszukać. Piotrek może być w niebezpieczeństwie. Co? Wait, what? Have you looked around? I'm looking for one of the girls, Clara. She left. She didn't say where. She's probably hanging around somewhere with that nitwit Eusta. That's what I'm afraid of. Dobra. No tego to się nie spodziewałem, że to ta prostytutka będzie. W sensie... Ciekawi mnie, jaki miała motyw. Drewniane siedzisko z widokiem na dom ostatniej ofiary rybaka. Drewno spękane od mrozu tysiąca burz i piekącego słońca przechowuje w szczelinach coś więcej niż tylko piasek. W słojach zwija się myśl pełna nienawiści. Ktoś dziwił się, że dom ten też nie cuchnie tymi jebanymi rybami. Okej. Dajmy się do księżycówki może. Już powinienem najpierw odnaleźć... Czekaj. Powinienem się skupić w zasadzie, skoro już wiem, kto jest mordercą, powinienem się skupić na znalezieniu Klary, ale poza moimi domysłami to średnio mam wiedzę jakąś, nie? W sensie, no spoko, to jest taumaturgiczna wiedza, ale nie wydaje mi się, żeby to by starczyło, nie? Ło, ile tu rzeczy. Końcówka papierosa w przepełniony popiół miesza się z myślami. Przykrywa je siwizną, byle tylko nie popełnić błędu i zachować spokój. Cierpliwie obserwując ofiarę. W głowie słyszy głos brata, jak zawsze strofujący, jak zwykle tępy piskorzu, do niczego się nie nadajesz. Okej. Okay. Ktoś wbił ją głęboko w drewnianą ścianę. Wbrew pozorom w przedmiocie ostało się dobre wspomnienie. Prosta gra, wrzucanie się kierą, umilała długie wieczorne rozmowy kompanom, co znają się od dzieciaka. Po stylisku biegają słowa świeże i smutne. Żal za tym, z którym już nie przyjdzie im wychylić. Wysłużony fragment tkaniny do przecierania szkła. Sztywną od brudu szmatkę znaczą zaciki od piwa i resztki rozmów. Słów radosnych, bolesnych, życzenia dobrego losu. Sekrety tylko dzięki swoim. Życie w tym podłym miejscu jest choć cokolwiek znośne. Boże święty. Strasznie ciężko idzie mi czytać to wszystko. Dobra, bez awantur. I know Tadeusz Pielecha liked to come here. Wouldn't you rather have a drink? I
I don't feel like talking about Tadek. Goszczący tutaj klienci to sami swoi. Nic dziwnego, że nie chcą ze mną rozmawiać. W barmanie wyczuwam głęboki smutek po stracie jednego z towarzyszy. Mógłbym to wykorzystać i skłonić do zwierzeń na temat ostatniej ofiary rybaka. You miss him, so do the others. You've known him for ages, and now the mere mention of his name tears a hole in your heart. Help me, and I will do him justice. Yeah, it's a damn shame. If he went back to his wife that night rather than here, I guess he'd be still alive. That means he spent his last night here? Yeah, when he left, that was the last we ever saw him. It was pissing down that night, too. And a few days later, he was lying sprawled out on the riverbank like a dead fish. I suppose you don't have many customers on rainy nights like that. Can you remember who else was here? Just regulars. Same as today, some hookers come by at times. Today we've got one copper and one intrusive posh boy, which is unusual. I mean you. Did Pielecha live alone? Jenek, the steel worker, left with him, but he came back shortly after and passed out in the corner. Then a hooker went out, probably to work. Do you remember which one? Clara. She's the caring one. She chums around with that little shit Justa. No dobra, to już wszystko wiemy. Stąd. Dobrze, no zarzekał się, że nie wróci do żony, no i nie wrócił do żony. Czy ta obrączka to jest... Czekaj, a tu był Lombard? Tak, no właśnie, tu był Lombard. No nie musimy nigdzie daleko iść. To spoko. Nie, to chciałem. To chciałem. A ty za kim jesteś? Ja jestem za człowieku... Za ziomami. A ty co? A czy ja to pytam? Mieszko Secemin. He was a lone shark around here. And you're asking me because? No reason. Secemin died a long time ago. They say someone attacked and shot him. Terrible tragedy. Terrible. Even talking about him might bring bad luck. And so, life goes on here in Powiśle. I'd like to see your jewelry. Gems? Bangles? Spangles? Wedding rings. Golden. Uh-huh. Congratulations. Preferably from a stiff. I know you've got one here. What does a magician need a ring like that for? Why does a pawnbroker need to know things like that? I do have one, but it's not for sale. It brings me luck. I'm not going to play any games with you. Show me the ring. Well, this is a game I'm not going to play. Zichu, Rysie, come here. It's time for some fisticuffs. Fisting, kolego, to ja ci dopiero zrobię. O, kuźwa, ile ty masz zdrowia! Dobra, a zobaczmy sobie na nasze TTT. Czekaj, tu coś mógłbym rozwinąć bardziej. To bym mógł rozwinąć. Przemyślane rozwinięcie zadaje obrażenia 2. A gdzie jest to, że przyspiesza mi atak? No właśnie, ja bym sobie to wziął. Czekaj. Na tym. I to by miało sens duży. A tutaj bym dał.
To bym zagrał w ten sposób. No to mamy dalej te podwójne obrażenia. Ale nie mam na czym dać tych podwójnych obrażeń. Bo to jest jak to jest? Tu też było, no właśnie, tu było zwiększenie ogólne obrażeń, nie? Gdzie to było? Właśnie, zwiększa zadawane obrażenia o 75%. To by dobrze było na coś takiego dać, nie? Ile bym wtedy teraz bił? 30 do 35. No to jesteś w stanie kogoś mocno wyeliminować. A tutaj dać przyspieszenie. Tak. To jest mocne. Niż skupienie. A czy mam? Nie mam. No dobra. Dostajemy do walki. No to może nie być łatwe. Jak wy jesteście? Tak jesteście. To spróbujmy ciebie wyeliminować. Tylko czym? Maga siły wymiaru. A ty co lelek masz? O właśnie. Okej. Okay. Nie mam, żeby mu to zbić. Dobra, to spróbujmy go tak zaciukać. Po prostu. Ten mu mocno przypieprzył. Oho. Za 35. No to... Warto, nie? A tutaj byśmy go zaatakowali też upyrem. Do przeżycia. Do przeżycia. Boli. A teraz tak, ty padasz. Ty dostajesz mocno. Ciebie bym mógł zaatakować lelkiem. To bym mógł zrobić tak. A ciebie bym zaatakowałbym lelkiem. Na skupienie. Wiesz co? To ja bym jednak może wolał. No dobra, klepnijmy go tym lelkiem. To by musiało to tak. A to jest często to samo tempo, no to dobra. Okej, trochę mnie rozbili. Więc powinienem na pewno moim upyrem 14 zdrowia. Aha.
Ale nie mam skupienia. Zróbmy tak. Mocno, mocno, mocno mnie ta ciukała, ale teraz upyr. Lepiej tak. Ten go potnie. Tak, ja się mocno uleczę, dobra. No to teraz już wróciliśmy do gry. Żal nie użyć. A na ciebie ciągniemy. Tego. Nie przerwało mu to. Nie jest pod wpływem cierpienia. A szkoda. Robi, dobra, nad czym ja się zastanawiam? Dobra, dawaj. Może być tym. Ja mu walę to. No nie ma szans mnie właśnie zabić, a został mu jeszcze jeden strzał. I teraz mój upiór go dobija. No. Po problemie. I'm begging you, please stop. Give me the wedding ring. All right, already. Here. Należała do Tadeusza Pielechy. Gromki stukot, upiorne tremolo. Konie na niebie, konie stukają na niebie. Stukają. Myśl kołaczy się w umyśle jak mantra, wywołana bólem i paniką. Wygryzła się w złoto obrączki jak karmazynowa rdza, gdy jej właściciel oddawał ducha. Tadeusz Pielecha zginął po opuszczeniu swojego ulubionego baru. Jego konie na niebie mogą wiązać z ostatnim, co słyszał przed śmiercią. Konne powozy i dorożki jeżdżące po górującym nad dzielnicą mostem. Zatem katownia rybaka może mieścić się pod jego masywnymi łukami w jednym z tamtejszych baraków. Okej. Okay. Czyli co? Wychodzi na to, że ta szmula porwała Piotrka. Tutaj coś jest. Wypalone papierosy wrzucone do puszki przed jednym z magazynów. W niedopałkach utkwiły mięśnie pełne nienawiści, wydychane z każdym stachem. Jeszcze tylko sprawi Pielechę, skoro już go ma na stole, wyrzuci go na brzeg i może wracać do siebie. O, to szmula. A tu wszystko jest za 2 punkty. O, kryjówka mordercy. Ty piaro! Auntie Clara, what did you do to the boy? Piotrusz's older friend. I expected this to be only a matter of time. I warned you he would get hurt. Why is he lying still? What did you do to him? For now. He's only sleeping. The little angel. Like the others. Don't be a hero, or the lad's done for. Let's not be rash. Let's talk. Indeed. Everything would have worked out if it wasn't for this pesky kid. Why are you even doing this? Why wouldn't I be doing this? Why wouldn't I slaughter those stinking sods? My only regret is that I didn't start sooner. You won't hurt him the same way you were hurt, because you don't hate him. I have seen and felt how carefree you become in his presence.
As if he gave you back moments of childhood that you never had. I'm sorry, Piotruś. Now, we'll leave together. No, magician. Piotruś has all the time in the universe. I don't. Stop! What the fuck is this place? Osh! Kurwa! Who's this woman? Is she... She's your fisherman. She's the one behind. Fucking hell. I knew I would regret it. Don't tell me the kid is dead too. Well? He's alive. Then wake him up and let's get out of here. It really stinks of fish. Everything okay? You all right? All right. Yeah. I'm all right. You're lucky the kid's in one piece. How could you be so irresponsible and act alone? There was no time to think. I had to act fast. And I think you followed your pride, Mr. Great Thaumaturge. A widzisz ty, no mogłem po niego pójść, ty, nie pomyślałem nawet o tym. I'm sorry for dragging you into this, lad. Nah, forget about it. The risk comes with the job, but I guess you'll have to conduct your next investigation without me. How did you end up on this table? I found this dive. And as I was going to get you, Auntie Clara showed up. Then, I don't remember. I understand. Would you ever think she's the murderess? No, this is where my intuition failed. I also didn't anticipate that she'd take her life like this. What will happen to Cayetana now? The perpetrator is deceased, so now I have to tie all the murders to her corpse. It'll take a while without a testimony. Seeing as you've bungled everything here, I'm tempted to hold your painter until he croaks. Just tell me when you release him. I'll call you. I'm sorry I didn't notify you before. Apologizing won't change the fact that the murderess is dead. I'll be waiting for your call regarding Cayetana's case, Commissioner. Sure. Goodbye. Take care, partner. We did good. Let's go. I'll show you the police station. Kuźwa, ty! Ej, w sensie... Chodźmy tam jeszcze raz. Znaczy, ja nawet może bym i pomyślał o tym, ale nie spodziewałem się, że tak, o tutaj, wiecie, pstryk, jestem i wejdę, nie? No dobra, ty, ej, to było dobre, dobry questik, naprawdę. Co my tutaj mamy? Krawieckie inspiracje, to poznaj sekret Leśniewskiego. Przy dworcu wiedeńskim. Bar londyński, cmentarz, dowiedz się więcej na temat nowych tańców, odkryj punkt widokowy, dowiedz się więcej. To możemy być, bo to pewnie będzie gdzieś tu. No. Chyba, że do dorożki mnie będzie prowadzić. Tak, prowadzi mnie do dorożki. To zobaczmy, który quest mnie nie prowadzi do dorożki. Ten też. Ten też. A czy ja przypadkiem nie robię tych samych... Tak. Ten też. Bar londyński to na pewno. A te tańce? Też. A ta kurtyzana tutaj nie jest. No dobra, czyli wszystko prowadzi mnie precz stąd.
A te krawieckie inspiracje? Aha, to po prostu jest taki... Nie, to chciałem. No dobrze. To może chodźmy na Śródmieście Północne, bo tam jeszcze... Czekaj. A nie, to tutaj byliśmy. To chciałem na to drugie iść. Na dworzec chciałem iść. Dobrze, to zajmijmy się... Albo coś tak... To też... No i dobra, mamy jedno, sobie weźmiemy. Możemy wziąć już tego questa, nie? Jeszcze Ligia chciała ze mną pogadać. Tylko gdzie jest Ligia? O, tu jest. Ligia? You finally came to talk to your boring sister. Nieprawda. Talking to you is the greatest treat this house has to offer. I should enjoy that privilege more often. Finally, you're talking sense. In fact, I've got something to propose. Interested? Always. I'm giving a lecture at the Flying University. It's a very informal educational initiative, not to say secret. And an important one. Especially for women who can get an education from us, which they are legally prohibited from doing in the partition. I'd like you to come with me. Of course I will go. I would be honored. No questions or bargaining? Who are you and what have you done to my brother? Zapłaciłaś za mnie długi. If it's important to you, there's no need to persuade me. That's strange, but nice. The university is meeting in the antiquarian bookshop across the green square. Which brings us to the most important thing. Everyone brings something sweet, so I ordered some donuts from Mrs. Jagoda. The best ones. And the best donut is filled with... Z wiśnią. With cherry. So the argument continues. Przynajmniej on tak uważał. Get those donuts, will you? I'll see what I can do. Szczerze mówiąc, jeśli ktoś by mnie zapytał, jakie ja pączki lubię, to nie ma tak, że jakieś pączki są złe albo niedobre. Każdy pączek jest dobry, tylko nie każdy smakuje. Nie, tak szczerze, to nie wiem. Lubię chyba zwyczajne, po prostu z nadzieniem w środku, bez jakichś udziwnień. Donaty lubię bardzo. Znaczy, może nie jakoś bardzo, kiedyś lubiłem bardziej. Ale ogólnie nie wiem, jakoś tak. Aha, tu byłem. Chyba nie jest to mój jakiś tam ulubiony słodycz. O, tu jeszcze nie byłem. W ogóle, ojojoj. Zbadaj, cóż tu jest? Wysłużona książka. Ej! Dobrze, że jest geometria. Ideał, którego gorzkie słowa nie zdołają zniszczyć. Choć rodzice podcinają mu skrzydła, on wierzy, że będzie kiedyś wspaniałym matematykiem. I znajdzie swoją bezpieczną przystań wśród perfekcyjnych rąbów kojących okręgów przyjaznych trapezów. Drodzy przyjaciele i towarzysze wojaży do dalekich krain, mam przyjemność zaprosić was na przyjęcie, na którym woń kadzidło będzie się przeplatać z aromatem kurkumy i kardamonu. Czekają na was wystawne posłania pod jedwabnymi baldachimami oraz piękno egzotycznych tancerek. Tego wieczoru będzie można spróbować także zakazanych rozkoszy. Przybądźcie, jak zwykle, pod bramy Sezamu, aby otwarły się przed wami. Wypowiedzcie słowo Szeherezada, hrabia O. Okej. Bogaty filmstyk hrabia Orkowski wieczorem urządza przyjęcie z motywem baśni Tysiąca i Jednej Nocy w swoim apartamencie na ulicy Erywańskiej 15. I tu już słyszałem tą ulicę. Wśród atrakcji wieczoru będzie m.in. możliwość spróbowania zagranicznych przysmaków. Aby dostać się na przyjęcie, wystarczy podać na wejściu hasło Szeherezada. Okej. Okay. Po południu. Jaka teraz jest pora? Chyba to odpowiednia, nie? Tu jest coś interesującego, ale to jest... Rozumiem, że to jest to interesujące, ale ja tutaj już na to patrzyłem. Czy to jeszcze raz mogę po prostu, czy... Tak, mogę sobie w kółko patrzeć.
Tu mnie prowadzi. No dobra, to jak to jest takie blisko, no to się podejdźmy tam od razu. Co? Aha! Może i jest blisko, ale nie jest o dobrym czasie. No dobra. Doprowadź mnie, mój śladzie. Szkoda, że nie ma jakiegoś tego zegarka, żebym ja wiedział, o której jest godzina czy coś. A to kto? Olena Dąb Zakrzewska? Mogę pana prosić? Please sit down and smile at me. We're dear friends after all. I don't quite follow. I believe we haven't met yet. You really don't know who I am? You're so innocent. Take a look at me, preferably my eyes. Yes, I've seen you in a poster for an operetta. Olena Dąb-Zakrzewska. Nice to meet you. Wiktor Miłożąb-Szulski. Miłożąb? Well, well. How do you find Rumiantseva Suarez? Olena, my beauty. Someone would like to meet you. Please, let's go. I already have company. Go away. This isn't the theater, honey. No need to make a scene. Move it. The lady said she didn't want to. Is it a problem? Two. An unreliable, wealthy bitch and a fool trying to be a hero. Bore. Get lost. Unless you want to solve it another way. I'll make it clear for you. Jeden na jeden? Jakby was było czterech. Dobra, wiecie co? Nie, czekaj, ty masz... Aha, retykujesz obrażenia? Dobra, to ciebie po prostu tak słukę, a ciebie bukowakiem. Masz. No jajku, z takiego bliska trafiłeś? No stary, jestem w podziwie. Wiesz? Masz pod żebro. Ty, ale ja mu z pięści zadałem więcej? Niż on mi z pistoletu. Ja wiem, mocno mnie pokiereszowali, ale to jest koniec walki. Esa! Oj w jaja, oj to ja się nie dziwię, że to był ten opróżni lub przerwij akcję 50 wrogów. Okej, okay, fajny achievement. Not everyone would dare to do that. Jestem coś bogaty. I hope they didn't hurt you too much. Tylko cztery kulki. Why did he pursue you like that? Does it happen often? Fame doesn't just come with splendor and acclaim. It also comes with unwanted attention. Some people think I belong to them because the entire town can watch me. Goodbye. Or perhaps see you later, dear Mr. Szulski. Dear Mr. Szulski. A czekaj, tu jest cukiernia, to tam sobie pójdziemy od razu po te ciastka. No to chyba nie ma znaczenia. Boss, we need to start over. The whole base layer. What's are you stomping around here for? You're making my people angry. Can't you see the work is in full swing here? I'm just passing by. Do you have a problem with that? I have a problem with people like you not giving a shit about people like me who work for people like you. And when in fear, then it's workers and the world unite. Why don't you start a fucking revolution? Get lost! We want to earn our daily bread. Ale ten jest potężny. If you can't afford bread, why don't you eat cake? Ej, dobry tekst! Znaczy, kto wie, ten wie. Nie sądziłem, że go tu tak użyje. Are you sure, boss? Tis the final. Aż chłop się zgliczował. To chyba jedna z królowa angielska. Albo rosyjska. Wow, mocno chłopaki, za takim welesem by uśpić, upyrem by uśpić, lelkiem by uśpić. Dobra, to skoro jest szansa ciebie wyeliminować, to zrobimy tak. Ciebie, ty masz co? Wstrzymywanie negatywnych stanów, a ty masz tak.
do ciebie dziabniemy w ten sposób. Jest szansa, że tamtego zaciukają. Jak... okej. Okay. Jeszcze raz, na pewno. Bo to chyba nie zmniejsza mu obrażeń od stanów. Czy zmniejsza? Nie zmniejszyło. Okej. Okay. To jeszcze raz. Może wejdzie. Potrójny, no i dokładnie. Widziałem, że jak wejdzie, to jest essa, nie? Patrzcie, że chłopy już są mocno pobici, a jeszcze mnie nie zaatakowali nawet, nie? No, a zwłaszcza, że biją mnie w skupienie. Ja mam full zdrowie. Wiecie, teraz to se mogą. No, chłop już jest martwy. Aha, ty jesteś odporny na to. To niedobrze. Wpisniemy ci w ten sposób, upyrem. Prost. Tym go ciapniemy. O, i tak go dobijemy. I tak, więc nieważne co kliknę, i tak wygrywam. Łatwo, panowie. Jezus Maria, mocarny to jest cios. Podwójne takie wysadza, nie? Normalnie wysadza z siodła. Dobrze, wejdźmy sobie tutaj. Ty, która mi burz nocy na dni pogody przemieniasz, w głębiach snu zagaszasz czary jawu. W trakcie wieczoru u hrabiego Orkowskiego dotarło do mnie prawdziwe znaczenie tych słów. No i spoko. Dobrze, o, aż się noc zrobiła, no patrzcie państwo. A co my mamy z tą siostrą? Porozmawiaj. Odbierz pączki z cukierni. Dobra, pójdźmy sobie po pączki. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam prawie 40 minut. Aha, no tak. No tak. Trzeba było iść od razu po pączki. Dawaj do rana. Proszę niezwłocznie stawić się na cmentarz. Sprawa pilna. No to stary, to ja już to widziałem. No dobra, pójdziemy na cmentarz w następnym odcinku, okej? Mój ulubiony klient, no halo. Skoro jestem twoim ulubionym klientem, to może byś pogadałaś. Odbierz pączki. I'd like to collect Ligia Szulska's order. Of course. Give her my best. And don't hesitate to stop by for a little snack from time to time. Have a nice day. Oi, take the donuts and don't ask awkward questions. Have a nice day. Have a nice day. O, aż się chłop zaciął. No dobra, no to mamy pączki, mamy questy, mamy wszystko. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to było The Teo Mateusz. Widzimy się jutro. Pa, pa!